Jak najbardziej. Serdecznie Państwa witam na dzisiejszym spotkaniu. Nazywam się Jolanta Różalska. Jestem historykiem sztuki. Pracuję w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, w redakcji Słownika Artystów Polskich. Na co dzień zajmuję się biografistyką artystyczną, to znaczy, mówiąc prościej, piszę biogramy artystów, które są zamieszczane w naszym słowniku. Zajmuję się edycją pamiętników artystycznych, a prywatnie od 20 lat kolekcjonuję wachlarze. Jestem też autorką książeczki, bo właściwie trudno to nazwać książką. Polski wachlarz malowany 1850-1914, która jest mutacją mojej pracy magisterskiej, którą obroniłam w 2003 roku na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem profesor Anny Sierackiej. Zacznijmy od tego, czym jest wachlarz. Wachlarz oczywiście według definicji jest przedmiotem do ręcznego odświeżania powietrza. Ale oczywiście w dziejach kultury to ta funkcja praktyczna również bywała zastępowana funkcją inną, mianowicie funkcją symboliczną, funkcją dekoracyjną. Wachlarz był często symbolem godności, szczególnie w kulturach starożytnych. No i co jeszcze można powiedzieć? Kiedy słyszymy słowo wachlarz, to pierwsza myśl to jest o wachlarzu składanym. Widzimy wachlarz składany, taki jak tutaj jest na slajdzie, i on składa się ze stelaża, czyli tych wszystkich deszczułek, które są zwane piórami. I pióra dzielą się na zwykłe i okładzinowe, które są zwykle szersze. Pióra okładzinowe są umieszczane na brzegach. Często też część pióra, która jest pod pokryciem, nazywana jest sondą. Stelaż jest spięty przy pomocy nitu i koluszka. Ale to koluszko jest takim elementem datującym. Ono nie występowało zawsze, ono się pojawiło około 1850 roku. Także nawet jeśli wcześniejsze wachlarze to koluszko mają, to jest to zwykle dodane wtórnie. Szczególnie w XIX wieku była moda na wachlarze rokokowe i neorokokowe, ale i rokokowe. I wtedy te koluszka do tych stuletnich wachlarzy dodawano. No i cóż, no i jest pokrycie, które jest składane. Zwykle jest z materiału, ale może też być ze skóry, może też być z papieru. No tutaj możliwości są właściwie nieograniczone, jeśli chodzi o materiały, z których wachlarz może być wykonany. To właściwie chyba jest to jeden z najbardziej różnorodnych przedmiotów, jeśli chodzi o rzemiosło artystyczne. Oczywiście koluszko służyło do tego, żeby przypiąć wachlarz do sukni. Ułatwiało to przypięcie do sukni. Tutaj na jednym z wachlarzy, chyba tym Państwo, a nie, tutaj nie ma niestety, często były takie chwosty, tak jak tutaj Państwo widzą. Były takie chwosty, można było sobie zawiesić wachlarz na przegubie dłoni. Można było przyczepić do paska, albowiem było specjalne urządzenie, które nazywało się szatlę, do którego podpinano tren sukni w XIX wieku, ale również można było coś przypiąć, albo torebkę, albo wachlarz właśnie. No taką najbardziej pierwotną formą wachlarza to jest oczywiście wachlarz ekranik. I tutaj właśnie widzimy taki ekran słomiany. W ogóle pierwszy wachlarz, jaki zna cywilizacja, to był po prostu liść palmowy. I rzeczywiście historia wachlarza jest stara jak historia cywilizacji. No cywilizacja, jak wiadomo, się głównie w ciepłym klimacie kształtowała i budowała. Więc nasi przodkowie brali liście palmowe, lotosu i się nimi wachlowali. Później były one spinane w pęk. I to już był taki pierwszy, można powiedzieć, prawdziwy wachlarz. Nie taki protowachlarz, który stworzyła ludzka inwencja. A następnie splatano w
w takie właśnie konstrukcje, które do tej pory na Dalekim Wschodzie funkcjonują. Znane były właściwie we wszelkich kulturach pierwotnych. To jest taka najprostsza, najbardziej popularna forma wachlarza. Pewną odmianą wachlarza składanego jest wachlarz płytkowy, zwany z francuska brise. Tutaj Państwo akurat widzą XIX-wieczny chiński wachlarz z laki, ale to właściwie nie ma znaczenia, on jest po prostu ładny, dlatego go wybrałam jako przykład. Natomiast wszystkie wachlarze brise są zbudowane tak samo, to znaczy stelaż jest jednocześnie powierzchnią, na którą nanosi się dekoracje, jest jednocześnie jakby pokryciem, elementem łączącym jest wstążeczka. Tutaj ją delikatnie widać, o tu. Tu. I takie wachlarzyki brise też tutaj Państwo mają, później będzie można je dotknąć, obejrzeć. Pewną odmianą wachlarza, czymś pomiędzy wachlarzem składanym a wachlarzem brise, jest wachlarz segmentowy. Jest to wachlarz, który pojawia się w ta segmentowa polega na tym, że segmentowe jest pokrycie. Czyli stelaż jest jak w wachlarzu składanym. O, tutaj właśnie widzą Państwo chwost, to o co Państwo pytali. To co jest typowe dla XIX-wiecznych i wczesno XX-wiecznych wachlarzy. Natomiast pokrycie jest wycinane. Jest wycinane w formy takiego wieloliścia czy liścia, a były to wachlarze panieńskie. One pojawiły się mniej więcej w połowie XIX wieku, kiedy były modne dla dorosłych, zamężnych kobiet wachlarzy z piór. Ale ponieważ pannie nie wypadało występować z wachlarzem z piór, więc stworzono taki substytut, takie wycinane przeważnie z tafty albo z papieru pióra, które oczywiście były czasami dekorowane, a czasami tak właśnie taka skromna tylko dekoracja na brzegu występowała. No tu mamy kolejny typ wachlarza. To jest wachlarz ekran. On jest najbardziej zbliżony do tego wachlarza z kultur pierwotnych i składa się właśnie z tej powierzchni ekranu i rączki. On się nie składa, ta powierzchnia często bywa zdobiona, jakoś pięknie malowana i ma trzonek. Te trzonki często były wykonywane, no zależy od epoki, albo z bardzo kunsztownie rzeźbionej kości, albo z bogatych, z cennych metali i kameryzowane, czyli wysadzane drogimi kamieniami. No i oczywiście tutaj widzimy właśnie taki XIX-wieczny wachlarz ekranik obszyty puchem. A tutaj jest kolejny typ wachlarza, również pierwotny, to wachlarz oganiaczka. Nigdy byśmy nie pomyśleli, prawda, że przedmiot taki klasyfikuje się również, można zaklasyfikować jako wachlarz. No jest zwykle, te oganiaczki zwykle były stosowane w północnej Afryce, w krajach kultury arabskiej. Tam, gdzie jest dużo insektów, one były szczególnie przydatne właśnie nie tyle do robienia tego powietrza, tylko właśnie do oganiania się przed różnymi narodami. No one są bardzo skuteczne. Na ogół to były albo pęki piór, albo pęki włosia, tak jak tutaj widzimy, albo pęki liści, umieszczone na takim trzonku, mniej lub bardziej ozdobnym. Bywają oganiaczka. No po prostu się oganiamy, prawda? No i cóż można powiedzieć, tak jak mówiłam, oprócz roli wachlarza osobistego, przedmiotu do chłodzenia, wachlarz początkowo we wczesnych kulturach, na przykład w starożytnym Egipcie, był symbolem władzy. W starożytnym Egipcie był wyznaczony specjalny urzędnik o bardzo wysokim statusie, który nosił wachlarz za faraonem. Tutaj mamy jedyny właściwie znany przykład, taki zachowany, który jest w jednej z niemieckich kolekcji muzealnych. Jest to wachlarz Tutenchamona. No on jest częściowo zrekonstruowany. Odnaleziono ten przedmiot w jego grobowcu. Był to przedmiot duży, na 2,5-metrowym trzonku, na
ten tutaj jest widoczny kawałek tego trzonka, na 2,5-metrowym trzonku umieszczona była taka powierzchnia, pół tarcza, pół półkole, a na tym osadzone pióra. I mogły to być pióra strusie, mogły to być pióra pawie, no dość długie oczywiście, bo były to przedmioty dość pokaźnych rozmiarów. I w zasadzie również w starożytnym Rzymie ten wachlarz, który był symbolem urzędu, symbolem godności, funkcjonował w takiej dużej formie. Ze starożytnego Rzymu przeszedł do, można powiedzieć, na dwór papieski. I przez długie, długie lata, również noszonego w lektyce papieża, osłaniano takimi wachlarzami. O, a w starożytnej Grecji wachlarz się zmniejszył. W starożytnej Grecji pojawiają się już małe wachlarzyki osobiste. I tutaj mamy dwie figurki tanagryjskie. Jedna pani ma taki kolisty sobie wachlarzyk, a druga sercowaty. Były to na ogół drewniane konstrukcje i rozpięte kawałki przeważnie skóry. No niestety niewiele wiemy o ich dekoracji, dlatego że te przedmioty, te obiekty się nie zachowały. Jeśli już, to zachowały się jakieś przedmioty, na przykład szpile z brązu w formie wachlarza. No ale to są obiekty w tej chwili skorodowane. Ciężko coś powiedzieć na ich urody, na ich dekoracji. Znamy również przykłady z malarstwa wazowego. I tutaj widzimy z tej strony wachlarz nieduży, półkolisty z piórami, a tutaj właśnie taki sercowaty, rozpięty na jakimś stelażu. O, ale bywały również większe wachlarzyki. Tutaj widzimy taką XIX-wieczną wizję no, damy w starożytnej Grecji, właśnie też w otoczeniu niewolnic, jedna z niewolnic trzyma wachlarz podobny do tego, który widzieli Państwo jako wachlarz Tutenchamona, i właśnie na sercowatym kształcie są osadzone pióra. Tutaj z kolei jest XIX-wieczna wizja wachlarzy rzymskich. Także również oprócz tych wielkich wachlarzy w starożytnym Rzymie oczywiście bywały wachlarze osobiste. No i tak jak Państwo widzą, znów formy sercowate, jakieś półkoliste, pióra, a tutaj są pokazane stojaki na wachlarze. Nie wiemy, na ile ta XIX-wieczna wizja jest pełna i prawdziwa, no ale no, czemuś musimy wierzyć, prawda? No, no taką mamy, taki przekaz. Właściwie o średniowiecznych wachlarzach trudno jest cokolwiek powiedzieć. One w zasadzie nie przetrwały, albo w bardzo mizernej formie przetrwały w przekazach ikonograficznych. Przypuszcza się, że były to głównie wachlarze chorągiewki, splatane z liści. Najstarszym wachlarzem średniowiecznym, o którym wiadomo cokolwiek, był wachlarz cesarzowej Teodolindy, która był to wachlarz kolisty, plisowany. Czyli coś w tym rodzaju, jak tutaj Państwo widzą tą zieloną, okrągłą konstrukcję. I właśnie w średniowieczu pojawia się wachlarz kolisty. Wachlarz cesarzowej Teodolindy był właśnie plisowany, najprawdopodobniej z materiału. Był ponoć przechowywany w jednym z klasztorów w Modenie. Nic nie wiemy więcej niestety na jego temat. Najprawdopodobniej nie był składany, bo ten jako XIX-wieczny wynalazek, oczywiście tutaj technika poszła do przodu i tutaj widać, że składa się, jest bardzo wygodny. Także w średniowieczu pojawia się ta nowa forma. Oprócz tego ma jeszcze jedną ważną funkcję, to znaczy pojawia się w liturgii kościelnej. Dokąd nie było pateny, która osłania kielich, no trzeba było jakoś chronić kielich, prawda, żeby nie wpadły owady. I ta
taką funkcję miały właśnie wachlarze, które zresztą występują nadal w liturgii Kościoła Wschodniego. No one były wspaniałe, one były wykonywane z drogich materiałów, wysadzane drogimi kamieniami. No oczywiście no, w momencie, kiedy pojawiła się patena, to co miało miejsce koło XI wieku, wachlarze no, siłą rzeczy wyszły z użycia. I co jeszcze? Pojawia się również wachlarz tarczowy. W takiej formie jakby odwróconego serca. I taki wachlarz tarczowy trafia pod koniec średniowiecza do heraldyki również. Z ciekawostek można powiedzieć, że w średniowieczu wachlarz był również symbolem wstrzemięźliwości. I tu już wspomniałam, że w średniowieczu najprawdopodobniej takim wachlarzem, który był używany, który był przedmiotem codziennego użytku, był wachlarz chorągiewka. Tutaj widzimy, i on właściwie utrzymał się przez całe średniowiecze i dotrwał do epoki renesansu. Tutaj widzimy portret córki Tycjana z wachlarzem chorągiewką. Było to szczególnie modne i szczególnie używane na terenie Włoch. I tutaj przyniosłam coś, co jest dowodem na to, jak żywotny Witalii był, jak żywotna Witalii była ta forma chorągiewki. Tutaj mamy taką późno XIX-wieczną redakcję. Oczywiście tutaj córka Tycjana ma zapewne jakiś złoty albo srebrny trzonek i welinowe pokrycie. To jest taki zwykły wachlarzyk drewniany z wyplatanej słomki, co zresztą jest bardzo częste dla późniejszych wachlarzy włoskich XIX-wiecznych, ale ta forma takiego wachlarza, czy tutaj akurat topora, bo też takie formy bywały, jak widać, była do końca XIX wieku, a właściwie zapewne i do początku XX żywotna. No i wiek, renesans jest to okres, kiedy cały czas jeszcze dominują wachlarze koliste. Wachlarze z piór, wachlarze modne były nieskładane. Tu mamy włoskie patrycjuszki z takimi właśnie wachlarzami cennymi na trzonkach z drogich materiałów, z kolorowymi piórami, ale w XV-XVI wieku zaczynają się w Europie pojawiać również wachlarze składane. Początkowo oczywiście są to importy, więc pierwszym takim krajem, gdzie importy docierają, są oczywiście Włochy, które no, uprawiają handel z krajami Bliskiego Wschodu, a drugim krajem, skąd importy, gdzie się pojawiają importy i skąd promieniują dalej na Europę, jest Portugalia. Odbywa się to taką trasą, że z Portugalii wachlarze promieniują nadal do Hiszpanii, na Półwysep Iberyjski, natomiast z Włoch dalej na północ do Francji, o czym za chwilkę powiemy. A wachlarz składany przywędrował z Chin, z Japonii. I właściwie wachlarz składany taki w takiej wersji, jak znamy, wynaleźli Japończycy. To jest mniej więcej 7-8 wiek naszej ery. Bo przedtem oczywiście najpopularniejszą formą były tam ekraniki. I do Japonii przywędrował wachlarz ekranik z Korei. Ale Japończycy go ulepszyli i wynaleźli wachlarz składany, który się nazywał komori, czyli nietoperz, co miało nawiązywać do budowy skrzydła nietoperza. No i też właśnie wachlarze wschodnie, daleko wschodnie, zaczęto importować do Europy. No zaczęto również wytwarzać je w Europie. Pierwszą miejscowością, gdzie te wachlarze składane powstawały, przepraszam, tutaj w ziemi, zgubiła informacja. Pierwszą miejscowością, gdzie te wachlarze składane powstawały, była Ferrara. I pod koniec XV wieku robiono konstrukcje zwane kaczą łapą, bo rzeczywiście przypominały one kaczą łapę. Były one, na ogół stelaż miały z kości, no była to zwykle kość słoniowa.
I pojawiały się kawałki pokrycia z welinu albo z miki barwione. Raz jeden wydaje mi się, że gdzieś na rynku antykwarycznym w Wielkiej Brytanii pojawił się na eBayu taki wachlarz, który myślę, że mógł być taką kaczą łapą i zapewne była to okazja, bo zniknął momentalnie. A ponieważ zaczęto wachlarze wytwarzać właśnie z tańszych materiałów, zaczęły się upowszechniać. Zaczęły używać ich również kobiety biedniejsze. Ponieważ nie były to już właśnie drogocenne stelaże, nie były to już tak drogocenne materiały, może mogły sobie pozwolić na kupno kobiety coraz uboższe, no najpierw mieszczki, no później przedstawicielki niższych klas, no oczywiście te kobiety z klas najniższych nie używały wachlarzy, ale jeśli kogoś było tylko stać, to oczywiście kupował. Takie wachlarze koliste wytwarzano najpierw we Włoszech, to znaczy w Sienie, w Mantui, także w Genui. No i tutaj mamy bohaterkę Katarzynę Medycejską, która ma dwa wachlarze. Jak widzimy, tutaj są dwa wizerunki. Jeden to jest właśnie trzonek z jakimiś pawimi piórami, a drugi chyba nie, trudno zidentyfikować, z czego ten trzonek wykonany. A drugi jest to no, ewidentnie trzonek złoty i tutaj jakieś takie, no pewnie pióra nandów, jakiegoś w każdym razie ptaka egzotycznego się pojawiają. No Katarzyna Medycejska, jak wiadomo, zostaje wydana za mąż do Francji. I to ona na gruncie francuskim zaszczepia modę na wachlarze. A drugą postacią, która właśnie była wielbicielką wachlarzy, była Elżbieta I. Elżbieta I była kolekcjonerką wachlarzy. Zresztą wachlarze bardzo chętnie w okresie renesansu i w XVII-XVIII wieku kolekcjonowano i mówiło się, że jest to królewskie hobby. Była wielką wielbicielką wachlarzy, więc wręcz wydała takie zarządzenie, że wachlarz jest jedyną rzeczą, którą może jej podarować każdy poddany, bez względu na swój stan. Wachlarzy, których używała Elżbieta I, typ wachlarza, jaki używała Elżbieta I, był to nadal typ wachlarza nieskładanego. Tutaj widzimy na drogocennym trzonku i zapewne jakieś papuzie pióra. No tutaj mamy elegantkę w czterech redakcjach. Tu pióra różowe, tutaj znów takie kolorowe. Tu już mamy wachlarz przypięty do sukni i się pojawia wachlarz składany. Tutaj mamy jakiś wachlarz z piór. Tutaj widzimy znów wachlarz z kolorowych warstwowych piór, taki tarczowy. Tutaj znów pióra strusie osadzone na trzonku. Tutaj z kolei wachlarz z pękiem piór. Ale jednocześnie w Anglii pojawiają się i oczywiście model ten przywędrował z Włoch, wachlarze wycinane. We Włoszech w okresie renesansu zaczęto tworzyć wachlarze na drewnianych stelażach i wycinane z papieru, z welinu na wzór włoskiej koronki igłowej, tak zwanej reticelli. Ja nie wiem, czy Państwo orientują się, jak wyglądała reticella. No bardzo delikatna koronka i forma geometrycznych. Z tym, że były to wachlarze bardzo nietrwałe, no bo były papierowe, więc pomyślano, że należy wykonać jeszcze go innego i już w Anglii około 1600 roku pojawiają się w kolekcji Tudorów wachlarze wzorowane na włoskich wachlarzach typu reticelli, tylko wycinane ze skórki. Mało tego, w XVI wieku wachlarze używały nie tylko kobiety, ale również mężczyźni. Używali aktorzy, używali władcy i na ogół były to właśnie drogocenne przedmioty przytwierdzone łańcuszkiem do pasa. Również Henryk VIII, ojciec Elżbiety I, wachlarza używał. Teraz pozwolę sobie posłużyć się notatką, ponieważ no, wachlarz stał się przedmiotem luksusowym i wytwórcy wachlarzy
cieszyli się przywilejami nadanymi od władców. I tak, w 1594 roku król francuski Henryk IV powołał paryską korporację wytwórców i dekoratorów wachlarzy z licznymi przywilejami. Od 1673 roku Ludwik XIV popierał Stowarzyszenie Wytwórców Wachlarzy, a w 1709 roku królowa angielska Anna wydała akt założycielski Towarzystwa Wytwórców Wachlarzy. Warto tutaj dodać, jak żmudnym i trudnym procesem było wytworzenie wachlarza. No, samo bogactwo formy, samo bogactwo materiałów już jakby pozwala się tego domyślać. Często było zaangażowanych kilkudziesięciu, ponad 20 rzemieślników. Oczywiście najpierw należało pozyskać materiały, więc były to materiały, no, kość słoniowa, masa perłowa, egzotyczne gatunki drewna, złoto, srebro, drogie kamienie, pozyskiwane ze wszystkich stron świata. Więc proszę sobie już wyobrazić, ile osób było w pozyskiwanie tych materiałów zaangażowanych. Oczywiście ktoś to musiał przywieźć, więc były zaangażowane kompanie. Między innymi wschodnioindyjska, już w XVII wieku Holendrzy ten handel wachlarzami, z racji tego, że trzymali w ręku kompanię wschodnioindyjską, zdominowali. Później należało to sprzedać. Więc oczywiście byli wyspecjalizowani handlarze i kości słoniowej, i masy perłowej, i wszelkich innych towarów. Należało wytworzyć pokrycie i znów były to skóry, były to wszelkiego rodzaju materiały, pióra. I teraz tak, już materiał trafiał do specjalisty. I na przykład w XVIII wieku, ale również i wcześniej, proces ten wyglądał tak, że jeden rzemieślnik ciął kość słoniową, bo wówczas najczęściej wytwarzano z kości słoniowej stelaże. Ciął kość na cienkie plasterki. Po czym takie pocięte plasterki trafiały do następnego rzemieślnika, który nadawał im z grubsza kształt. Po czym trafiały do kolejnego rzemieślnika, który specjalnym pilnikiem na wylot wycinał wzory. A jeśli jest mowa o wachlarzach rokokowych, to oczywiście były to wzory, które często były niepowtarzalne, więc do właściwie do takiego, no, rzeźbiarza precyzyjnego. Oczywiście często jeszcze kameryzowano, czyli wysadzano drogimi kamieniami te stelaże. Często złocono, inkrustowano srebrem. Trzeba było zrobić nit i na ogół jakąś drogocenną otoczkę nitu. Trzeba było rozpiąć stelaż. Na stelażu pokrycie, a no, pokrycie trzeba było najpierw pozyskać, czy to z tkaniny, czy to ze skóry. Należało odpowiednie pokrycie przygotować, nie mogło być ono zbyt twarde, ale też musiało być trwałe, więc często papier podklejano skórką, albo też stosowano skórkę. Nazywało się to peau de cygne. Mówiono, że jest to skórka łabędzia, ale tak naprawdę to nie była skórka łabędzia, tylko importowana z Włoch skórka kurcząt, a w połowie XIX wieku zastąpiona została skórką płodów jagniąt. Była ona niesłychanie biała i delikatna. Właśnie no, wachlarze skórzane, to szczególnie te XIX-wieczne, które się zachowały, to właśnie już ze skórki jagnięcej. Trzeba było takie pokrycie oczywiście pomalować, czy też nanieść dekorację graficzną, tak jak to miało miejsce w XVII wieku we Francji. Często dekoracje graficzne były podmalowywane. Po wykonaniu dekoracji takie pokrycie należało splisować. No i później trzeba było umieścić na stelażu. Dodatkowo pokrycia, szczególnie jeśli to było pokrycie francuskie, były dwuwarstwowe, bo też były dwa sposoby montowania pokrycia na stelażu. Był sposób à la française, czyli
pióra stelaża były ukryte między dwoma warstwami pokrycia. Oraz, i to było typ montażu typowy dla Francji i Włoch, albo typ à l'anglaise, typowy dla Anglii i Holandii, gdzie pióra stelaża, gdzie pokrycie było naklejane jednostronnie na wachlarz i te sondy, te pióra stelaża są widoczne. Więc jeśli jeszcze był montaż à la française, to oczywiście trzeba było te sklejone warstwy pokrycia delikatnie rozdzielić i wsunąć sondę, przykleić. Oczywiście oddzielni rzemieślnicy zajmowali się dostarczaniem opakowań, pudełek na wachlarze. Także był to proces niezwykle żmudny. I tutaj cofniemy się jeszcze na chwilkę do wieku XVII, do Francji, gdzie dominowały nieduże wachlarze, u których używali oczywiście również mężczyźni Ludwik XIII i Ludwik XIV. Były to nieduże wachlarzyki 20-centymetrowe, na ogół najpierw na dość skromnym pokryciu, później to na dość skromnym stelażu, później ten stelaż oczywiście ewoluował, stawał się coraz bardziej ozdobny. Noszono je przytwierdzone łańcuszkami do paska i zdobione były bardzo często techniką miedziorytniczą. I wydarzyło się coś, co jakby przesądziło o sposobie dekorowania wachlarzy na kilka stuleci. To znaczy pojawili się dwaj graficy, Jacques Callot i Abraham Bosse. I oni stworzyli właściwie dwa typy dekoracji. Pierwszy stworzony przez Callota to było umieszczenie dekoracji w zakomponowanym na środku pokrycia kartuszu, a typ dekoracji według Abrahama de Bosse były to albo trzy kartusze, jeden większy, dwa mniejsze, czyli tak zwane, mówiąc fachowo, rezerwy, albo kompozycja umieszczona jakby wzdłuż półkolistej osi wachlarza. No i oczywiście w XVII wieku powstała cała kultura dworska wokół wachlarza. No, stał się takim elementem nieodzownym dla ceremoniału dworskiego i na przykład dama, która była na dworze, nie mogła rozłożyć wachlarza w obecności króla. Natomiast mogła go użyć jako tackę, żeby podać królowi coś na wachlarzu, na przykład swoją prośbę pisemną. I właściwie ten wiek XVII jest to wiek, kiedy pojawiają się dość ozdobne wachlarze i do około roku 1700 wachlarze mają formę półkolistą i dość ozdobne stelaże. Natomiast koło roku 1700 zaczyna się to troszkę, właściwie po roku 1700 zaczyna się to troszkę zmieniać. Tutaj mamy akurat barokowy wachlarz hetmanowej Izabeli Sieniawskiej. I tutaj widzimy, że właśnie ślady baroku, ciemne tło, bo te barokowe wachlarze, dla barokowych wachlarzy było charakterystyczne ciemne tło oraz to, że stelaż robi się coraz skromniejszy. Tutaj Państwo widzą, że właściwie te zdobienia są wyłącznie na piórze okładzinowym, a później przychodzi już właściwie okres schyłkowy baroku, czyli okres regencji, czyli czas panowania Filipa Orleańskiego, to jest 1715-23. I wachlarze odchodzą od tematyki patetycznej, bo w XVII wieku, pod koniec XVII wieku umieszczano tematy patetyczne, tematy wysokie, bóstwa. Natomiast już ten czas regencji powoduje, że dekoracja na wachlarzach staje się symetryczna, ale jednocześnie odchodzi się od tematów patetycznych. I tutaj mają Państwo taki przykład wachlarza, który właśnie jest wachlarzem z okresu regencji. Z tym, że ja go datuję daję mu troszkę szersze datowanie, ponieważ jest to wyraźnie wyrób prowincjonalny. Tutaj jakby zdobienie rewersu chyba nie budzi wątpliwości, że nie jest to wytwór jakiegoś bardzo wyspecjalizowanego warsztatu
paryskiego, tylko jakiś najprawdopodobniej francuskiej prowincji. Ale widzimy bardzo skromny stelaż. On nawet nie jest kości słoniowej, jakby Państwo się bliżej przyjrzeli, to widać, że to jest kość bydlęca. Ciemne tło. I tutaj w zasadzie jest cały repertuar motywów typowych dla okresu regencji. Tutaj są formy muszlowate, ornamenty wstęgowo-cęgowe, rogi obfitości. Jak się przyjrzymy, to gdzieś tutaj są rajskie ptaki. Występuje kratka regencyjna. I teraz tak, nie jest to malowane ręcznie, tylko jest to dekorowane przy pomocy szablonu, co widać, że no ślady stempla po bliższym przyjrzeniu się są ewidentnie widoczne. I pierwotnie nie było to takie ciemne. Pierwotnie była to dekoracja srebrna. Regencja bardzo lubi srebro, bardzo lubi kolor srebrny. Po prostu srebro się utleniło. Srebro po kilkuset latach, a nawet nie trzeba kilkuset, ciemnieje pod wpływem czynników środowiskowych. No, robi się takie właśnie ciemniejsze. Boginie Dianę, co może nie jest tutaj dla Państwa tak doskonale widoczne, ale ona ma, proszę mi uwierzyć na słowo, ona ma półksiężyc na czole. Także później, jak Państwo podejdą, będą mogli Państwo sobie wziąć w rękę ten wachlarz, to zobaczą Państwo. I proszę spojrzeć, nie jest ona już w redakcji, nie jest to bogini w redakcji patetycznej. Ona jest sobie w zieleni, ona jakby już w kierunku takiego ujęcia pastoralnego. Ten wizerunek jest właściwie już w kierunku ujęcia pastoralnego. No a z drugiej strony to jest taka skromna dekoracja na rewersie. No jest to wachlarz francuski oczywiście. Tutaj ten montaż na to wskazuje. Tafta, gwasz, no właśnie srebro. Któryś z tych wachlarzy ma stelaż z kości słoniowej? Tak. Później to są one na przykład. Aha. To jest kość słoniowa. No. Akurat to, co z tego, co przyniosłam, tutaj większość jest kości bydlęcej niestety. Ale w mojej kolekcji znajduje się kilka wachlarzy z kości słoniowej również. I co jeszcze jest charakterystyczne dla wachlarzy z pierwszej, no powiedzmy ćwierci, albo nawet z pierwszej połowy do 1000, mniej więcej do 1740, co jest charakterystyczne? Datującym elementem jest stelaż. Mianowicie, jak Państwo zobaczą, ten stelaż nie tworzy pełnego półkola. Tworzy się kąt ostry. I gdzieś po 1700 ten kąt z pełnego półkola zaczyna się zmniejszać i do momentu eksplozji rokoka występuje taki kąt ostry właśnie. Tutaj jeśli chodzi o dalsze dziesięciolecia, pojawiają się również tematy wysokie, ale już nie w redakcji patetycznej. Tutaj mają Państwo nieco późniejszy wachlarz. To jest mniej więcej 1720-30. Tutaj też, proszę spojrzeć, jest kąt ostry. Jest stelaż malowany i co ciekawe, tutaj zauważą Państwo, że ta kość jest, pod tą kość jest podłożona masa perłowa. Do okresu rokoka nie wykonywano wachlarzy z masy perłowej, nie umiano tego robić, nie umiano jej fachowo obrabiać. I pojawia się masa perłowa, ale jako elementy inkrustacji, jako elementy podłożone pod kość. I proszę spojrzeć, ten wachlarz jest malowany no najprawdopodobniej w symbole ślubne, w symbole miłości. Tutaj pojawiają się winogrona, pojawiają się róże, niezabudki. To są takie elementy, które mogłyby wskazywać, że ma taką symbolikę miłosną. Sam wachlarz jest wykonany z papieru żeberkowego, co jak... Nie wiem, czy Państwo widzą, jak wezmę pod światło. Czy widzą Państwo takie żeberka? Jest to papier czerpany. Dekoracja została wykonana przy pomocy akwaforty. Państwo wiedzą, co to jest akwaforta. Jest to technika graficzna. I podmalowana. I ręcznie podmalowana. I tutaj widzimy no, też taki temat, który by wskazywał
na tematykę być może jakąś ślubną, to znaczy jest to polowanie, polowanie Diany, która była dziewicą. Tutaj mamy w centralnym punkcie właśnie boginię Dianę i jej orszak, różnorodną symbolikę. I co trzeba powiedzieć jeszcze, że w XVIII wieku pojawiają się wachlarze ślubne. Wachlarz otrzymywała nie tylko panna młoda w dniu zaślubin, ale również miała obowiązek obdarować wszystkie damy, kobiety, które znalazły się na jej ślubie. No i tematyka ślubna oczywiście manifestuje się przede wszystkim w tematach właśnie bogini, dziewica Diana. Później pojawiają się elementy takie jak para, zaloty, sceny zaręczyn, ale również inne symbole, na przykład pies, symbol wierności. Ul jako symbol płodności. Notabene ule, na przykład motyw ula występował też na sukni ślubnej królowej Bony. Ale to jest tylko taka ciekawostka. Pojawiają się papugi, które jako para były symbolem dobrowolnego oddania się w niewolę miłości. No oczywiście wszystkie te sceny oczywiście w otoczeniu festonów kwiatowych, w otoczeniu rokajów, w otoczeniu różnych ornamentów. Pojawiają się również owoce, właśnie jabłka, róże, jabłka, winogrona, również kwiaty, no właśnie szczególnie róże, które były symbolem miłości. No pojawiają się również tematy muzyczne, czyli w pewnym sensie no takiej zgranej orkiestry. Pojawiają się tematy polowania, pojawiają się tematy ołtarzem, pojawia się amorek i ołtarz miłości. Czyli jak gdzieś Państwo zobaczą właśnie jakąś kolumnę, a na niej złożone dwa serca, to znaczy, że to jest taki wachlarz o symbolice miłosnej. Tutaj mamy wachlarz taki no cacko, można powiedzieć, z około 1730 roku. To jest wachlarz holenderski. I tutaj właśnie widzą Państwo te trzy rezerwy. Jedna z przedstawieniem głównym i dwie z pobocznymi w otoczeniu festonów kwiatowych. Tu jest przedstawiona historia biblijna, tu jest przedstawiona historia bodajże Jakuba. Proszę też zwrócić uwagę, jak wspaniale dekorowany jest stelaż. Już później, bliżej połowy XVIII wieku, stelaż zaczyna być samodzielnym dziełem sztuki. Albo ma jakąś dekorację komplementarną tematycznie z tym, co na pokryciu, albo też występuje zupełnie inny temat, na przykład jest tematyka zalotów na pokryciu, a chinoiserie, jakieś chińskie motywy na stelażu. Często też było tak, że stelaż był importowany. I stelaż przywożono z Chin, z Indii, z Dalekiego Wschodu i na nim umieszczano europejskie pokrycie. Też tak się zdarzało. No oczywiście pokrycia w tym okresie były albo papierowe, tak jak Państwo widzieli, albo stawty, jak na tym wachlarzu regencyjnym. Oczywiście zdarzały się też skórzane, zdarzały się w jakiejś biedniejszej redakcji, czyli jakieś płócienne, ale generalnie zwykle jedwabne. Malowane były na ogół albo akwarelą, albo gwaszem. Na ogół były to farby wodne. O, tutaj mamy taki przykład też późno barokowego, można powiedzieć, albo już zapowiadającego rokoko ze względu na te sceny pastoralne wachlarza, najprawdopodobniej francuskiego z pierwszej połowy XVIII wieku. A tutaj mają Państwo stronę z encyklopedii Diderota, albowiem w swoim wielkim dziele Diderot oczywiście poświęcił również artykuł wytwórcom wachlarzy. I temu artykułowi towarzyszą cztery całostronicowe reciny. Tutaj jako przykład dałam jedną, tu są pokazane plisowaczki wachlarzy. O, tutaj jedna pani plisuje, tu druga i pokazane są stany, jak ten proces był wykonywany, tutaj narzędzia.
A tutaj mają Państwo wachlarz rokokowy. No przychodzi rokoko i oczywiście jest to złoty okres wachlarza. Powstają wtedy wachlarze najpiękniejsze. Właśnie nowum wielkim i dowodem na to, jak do jakiego stopnia posunęło się mistrzostwo ewentalistów, czyli wytwórców wachlarzy, jest to, że zaczynają się pojawiać wachlarze z masy perłowej, które są pięknie cyzelowane, niesłychanie pieczołowicie rzeźbione, malowane, tutaj złocone z tego, co widzę. No pojawiają się motywy kwiatowe, rokaje, tak jak mówiłam, różne sceny figuralne, ażurowe. Oraz pojawiają się bardzo piękne dekoracje pokrycia. Tutaj mamy zapewne jakąś, jak sądzę, scenę z Iliady, ale generalnie w okresie rokoka dominują tematy lżejsze. Są to tematy fête galante, jakieś sceny pasterskie. Później oczywiście przychodzi moda na to, żeby dobre towarzystwo bawiło się w sceny w pastuszku, więc nie należy się dziwić, że spotykamy na przykład bardzo pięknie wystrojonego, eleganckiego galanta, który jest uwieczniony z łopatką na przykład. I okres rokoka to czas, kiedy dekorują wachlarze najwybitniejsi malarze. I jest to tak, że albo przygotowują wzór i według tego wzoru później malarze wykonują pokrycie, albo też w wyjątkowych przypadkach na indywidualne zamówienie malują pokrycie osobiście. No i są to kompozycje oczywiście według Bouchera, Fragonarda, Lancreta, także no ta właściwie no ta sama śmietanka malarska we Francji i nie tylko tworzy takie wachlarze. I tutaj widzimy, że ten wachlarz rokokowy ma dość dużą rozpiętość. Znów troszkę się, o ile w pierwszej połowie XVIII wieku był kąt ostry, tutaj znów ten kąt robi się taki bliżej ku 180 stopniom. Zdarza się, że osiąga 180 stopni. O, tutaj mają Państwo wachlarze już z drugiej połowy XVIII wieku i tutaj widać, że znów zaczyna być skromniejszy stelaż. On jest nadal pięknie zdobiony. Często te dekoracje też mają jakiś program, ale tutaj już widać właśnie element datujący. Stelaż jest bardziej rozluźniony. I co można jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o stelaż? Właściwie stelaż jest takim elementem w przypadku wachlarza bardzo często datującym. Raz przez obecność lub nieobecność koluszka. Dwa, przez sposób obróbki. Proszę Państwa, w XVIII wieku nie było obróbki fabrycznej, więc wszystkie te czynności, które wykonywano, były wykonywane ręcznie. Są to stelaże niesłychanie misternie zrobione. Oczywiście to jest zupełnie niewyczytane doświadczenia wynika. Się weźmie w rękę, czuć wyraźnie inną wagę wachlarza XVIII-wiecznego, cieniutkiego, niesłychanie misternego, a jeśli weźmiemy XIX-wieczny, taki no z pierwszej XIX wieku, już jest ciężej, a jakbyśmy wzięli tamten duży koronkowy, to są pióra 2-3 razy grubsze. Bo już no, maszyna niestety nie była tak precyzyjna. Także należy o tym pamiętać, mając kontakt z tego typu obiektami, że właśnie należy spojrzeć na stelaż. Często jest tak, że no, zdarzają się na rynku antykwarycznym jakieś rzeczy, twierdzi ktoś, że XVIII-wieczny, ale wystarczy spojrzeć, wystarczy zważyć ten przedmiot w ręku, żeby widać, że to nie jest ta precyzja, że to no, nie jest ten kunszt, mimo oczywiście najlepszych chęci wytwórców. Tu jest właśnie taki wachlarz z drugiej połowy XVIII wieku. To jest pewnie trzecia ćwierć XVIII wieku, mniej więcej wachlarzyk ażurowy. I mają Państwo taką scenę romantyczną, pasterską w rezerwie na środku. O, tutaj jest wachlarz muzyczny. I cóż my tu widzimy? Tutaj widzimy instrumenty, dudy, które są elementem miłosnym. Tutaj mamy ołtarz
i na ołtarzu strzały, a tutaj mamy ołtarz i kołczan. Tu mamy pszczoły, tu mamy różyczki. Widzimy, to jest wachlarz miłosny. Tutaj również widać parę. Widać właśnie na wstęgach zawieszone paramenty. Mniej więcej ten sam okres. I tak sobie trwają te piękne wachlarze gdzieś do lat 80. XVIII wieku. No i następuje rewolucja francuska. I oczywiście, po pierwsze, no, elity jakby z Francji albo znikają, albo no, już nie stać ich na bardzo drogie przedmioty. Wachlarz się bardziej pauperyzuje, jest wykonywany z coraz skromniejszych materiałów. Są to na przykład bardzo skromne stelaże drewniane z pokryciem papierowym, ale wachlarz się upowszechnia i trafia do przedstawicielek coraz niższych warstw społecznych. I cóż na tych wachlarzach jest? Pojawiają się elementy symboliczne. Na przykład pojawiają się personifikacje sprawiedliwości, wolności, równości. Pojawiają się wizerunki bohaterów. Zdarzają się na przykład w zbiorach francuskich wachlarze z wizerunkiem Robespiera, co wydaje się nam no, trochę nieprawdopodobne wręcz. Na rynku antykwarycznym we Francji swego czasu pojawił się wachlarz z tekstami z Wesela Figara. Zapewne Państwo wiedzą, że Wesele Figara by uchodziło w XVIII wieku za sztukę wywrotową. Więc było takim no, można powiedzieć, zarzewiem buntu. Także ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku to są wachlarze dużo skromniejsze. Oczywiście te tendencje klasycystyczne od drugiej połowy XVIII wieku się nasilają i w pewnym momencie, już po odkryciu Pompejów i Herkulanum, pojawiają się widoki właśnie Pompejów, Herkulanum. Pojawiają się widoki upamiętniające wybuch Wezuwiusza w XVIII wieku. Pojawiają się zabytki starożytnego Rzymu również. Wachlarz staje się też taką pamiątką. No, pojawiają się właśnie znów tematy, pojawiają się też również tematy patetyczne, a później przychodzi okres napoleoński. Przychodzi wiek XIX i następuje zmiana. I pojawiają się takie maciupeńkie wachlarzyki. Takie maleństwa tej wielkości. Ten niestety nie jest kompletny. On jest tutaj bardzo mocno uszkodzony na brzegach. On nie ma drugiego pióra okładzinowego. On ma tutaj dodane w latach międzywojennych, w latach 20. koluszko. Widać, że ten nit też jest już ebonitowy. Jest to wachlarzyk rogowy. Pojawia się takie maleństwo i należy powiedzieć, że na przykład cesarzowa Józefina nie rozstawała się z takim maleńkim wachlarzykiem właśnie. Uzasadniano to w ten sposób, że miała nieładne uzębienie i po prostu no, zasłaniała usta. No niestety, ale my jesteśmy przyzwyczajeni do innych standardów higienicznych, ale musimy pamiętać o tym, że no właściwie do XIX wieku medycyna to była rzeźnia, no nie istniała, prawda? W zasadzie nie umiano robić operacji, w zasadzie nie było właściwie sposobu, żeby wyleczyć ząb. Ząb można było usunąć ewentualnie, prawda? W mniej lub bardziej szczęśliwy sposób. No musimy o tym pamiętać, że no mieli ludzie nieładne uzębienie. Były no nieładne też i zapachy w związku z tym. Chorowali ludzie, no nie możemy zapominać, że wiek XVIII to jest czas, kiedy panuje syfilis, więc no, ci, którzy mieli wrzody na twarzy, jakoś musieli je też zasłonić. Można było nakleić muszkę, a można było się zasłonić wachlarzem. No niestety, musieli się jakoś ratować. Więc pojawiają się takie maleńkie wachlarzyki rogowe, pojawiają się też wachlarzyki szylkretowe. O, tutaj mamy
portret Ongra. No i właśnie tutaj widzimy wachlarzyk taki oczywiście nieco bardziej wymyślny niż ten, który ja tutaj mam. On jest złocony, ale to cały czas jest taki właśnie maleńki wachlarzyk z szylkretu albo, albo z rogu. Przepraszam. Wiadomo, tylko w tej chwili zapomniałam. Pojawia się też taka ciekawostka. Tutaj już około 1815 roku w Anglii pojawiają się wachlarze z Bristolu, z nowego tworzywa, czyli z kartonu, który właśnie w miejscowości Bristol był wytwarzany. I tutaj mamy taki właśnie, takie nowum, taki właśnie angielski wachlarzyk z początku XIX wieku na zupełnie nowym tworzywie. Oczywiście pojawiają się też wachlarze bardziej rozbudowane, bardziej ozdobne, ale to już bliżej 1820 roku. Tutaj widzą Państwo taką parę w strojach historycznych. Pan już ma taki właśnie historyzujący, renesansowy kostium. Tutaj już się pojawiają elementy neogotyku, ale nadal jest to wachlarz taki do 1825, do 1830. Tak jak mówiłam, one są wtedy nieduże. Tym bardziej, że inne rzeczy były modne. Pierwsze trzydziestolecie XIX wieku to są szale, to są torebki. Także ten wachlarz nie jest najważniejszym i najmodniejszym elementem stroju. No, pojawiają się też takie wczesno-bidermajerowskie wachlarzyki z wycinanymi wzorami geometrycznymi, obszywanymi cekinami. Pojawiają się też takie wachlarzyki, o właśnie, około 1825. Takie maleństwa kościane, misternie wycinane. Czasami bywają gładkie, czasami bywają właściwie wzory podobne do tego rogowego, a czasami zostawia się taką rezerwę i coś tam jest namalowane. No, ten zapewne był panieński, sądząc po tematyce. Na ogół te panieńskie były właśnie, na ogół te panieńskie wachlarzyki były z rezerwami. No i przychodzi rok 1829. Księżna de Berry wydaje bal rokokowy. Bal, na który wykonywane są stroje rokokowe, bal, na który skupowane są wachlarze rokokowe i albo przystosowywane do użytku, czyli odnawiane, albo też wytwarzane wachlarze na ich wzór. Pojawia się tak zwane drugie rokoko, nawiązujące oczywiście w swojej tematyce do scen rokokowych, nawiązujące w swoich stelażach, usiłujące nawiązać do form rokokowych, ale one oczywiście są piękne, ale proszę Państwa, musimy pamiętać, że to już nie to. Te złocenia nie są złoceniami, te złocenia są wykonane z miedzi. Te stelaże już nie są tak misterne i właściwie wprawne oko bez problemu odróżni taki XIX-wieczny wachlarz od wachlarza XVIII-wiecznego. Już nie wspomnę o tym, że oczywiście pieczołowitość kostiumologiczna też jest zupełnie inna. To drugie rokoko mniej więcej do połowy XIX wieku sobie króluje, ale królują również tematy historyczne. To jest taki wachlarz romantyczny z około 1840 roku. Bardzo podobny wachlarz mamy też tutaj. To są wachlarze dwustronne, na ogół większych rozmiarów niż te empirowe. Wykonane z kości, no to nie jest niestety już kość słoniowa, widać, że to jest kość bydlęca. Widać, jak się zachowują te złocenia, prawda? To było złote, ale w tej chwili jest to ciemne, to się utlenia. Także niestety nie jest to złocenie, co nie odbiera mu uroku. Na ogół były te wachlarze dekorowane techniką litograficzną i podmalowywane ręcznie.
Bywało różnie, no tak jak tutaj bywały jakieś scenki salonowe. Tutaj podejrzewam, że są jakieś sceny z literatury, z legendy, których niestety jak na razie nie udało mi się rozszyfrować. Ale generalnie no to jest taki dobry okres dla wachlarzy. No i cóż jeszcze, od dnia nie powiedziałam o czymś niesłychanie ważnym, że w wieku XVIII w kulturze dworskiej wykształcił się język wachlarzy, który to został reaktywowany właśnie w okresie drugiego rokoka. No i teraz tak posłuży, Państwo pozwolą, że posłużę się ściągawką. Język wachlarza służył do sekretnego porozumiewania się. Tak. Wachlarz zbliżony do serca mówił, zdobyłeś moją miłość. Zamknięty przy prawym oku proponował spotkanie. Półotwarty przy ustach zachęcał do pocałunku. Otwarty przy lewym uchu ostrzegał przed zdradzeniem sekretu. Powolne wachlowanie oznaczało, jestem zajęta, mam męża albo narzeczonego. Nerwowe przekładanie z ręki do ręki. Ktoś nas obserwuje. Bądźmy ostrożni. No i oczywiście no, zabieg stary jak świat. Jeśli kobieta zostawiała wachlarz gdzieś albo upuszczała, była to zachęta, prowokacja do spotkania, do podniesienia, jakiś pretekst do nawiązania znajomości. Oczywiście ja tutaj daję przykłady języka francuskiego, ale musimy pamiętać, że to nie w każdym kraju tak wyglądało, że Hiszpania miała troszkę inny ten język. Trochę inny język był we Włoszech. No musimy pamiętać, że każdy kraj wytwarzał jakiś swój kod. W XIX wieku też pojawiły się wachlarze, które no, były takim telegrafem. To znaczy wykonywano wachlarze, które na piórach okładzinowych miały namalowane literki. I można było umiejętnie składając wachlarz, nadać sekretnie telegram. Właśnie no taki, jak słusznie pani mówi, no rodzaj SMS-a, prawda? No, nasi przodkowie nie byli głupsi od nas, jak się okazuje. Pierwsza połowa XIX wieku to są też liczne importy z Chin. Ja tutaj to pokazuję, dlatego że akurat ten typ wachlarza po pierwsze mamy też tu na stole. A po drugie, właśnie stał się akurat ten typ niesłychanie popularny. Tutaj mamy wachlarz z laki, zdobiony złoceniami. Jest to wachlarz kantoński, import. I tutaj może lepiej nawet pokażę na tym przykładzie. Jest on namalowany na papierze, wykonany na papierze, namalowany gwaszem, ale musimy pamiętać, że tak, te buźki, proszę sobie wyobrazić, są z prawdziwej kości, a te ubranka są z prawdziwego jedwabiu. Legendy, mówiło się, że to wachlarze mandaryńskie, oczywiście nie wiem na ile sprawdzona jest to informacja, ale legendy głosiły, że te jedwabie pozyskiwano z szat mandarynów. Mówiło się, że na przykład jakieś elementy są z paznokci mandarynów, co chyba jednak było lekką przesadą, chyba jednak nie. Generalnie ten typ nazywał się wachlarzem o 1000 twarzach. No, może 1000 nie, ale nie trudno zaprzeczyć, że tutaj twarzy mamy dużo i rzeczywiście bardzo piękne są to obiekty. A tutaj jeszcze dodatkowo jest oryginalne pudło, które jest dokładnie dopasowane. Tutaj jest dekoracja malowana na jedwabiu gwaszem. Jest nawet tak przewidziane, żeby mogło się zmieścić koluszko. Nie w inną stronę, zawsze w tą. Jest to rzecz do tego stopnia przemyślana, proszę sobie wyobrazić. Rzeczywiście niezwykłej jakości, niezwykłej urody importy. I tak właściwie dobrnęliśmy do połowy XIX wieku, a w połowie XIX wieku następuje moda na wachlarzy z grubych koronek belgijskich. I na ogół albo są one w redakcji albo białej, albo czarnej. Jest to gruba koronka, często z jakimiś wymyślnymi scenami, tak jak tu właśnie widać, widzimy tu jakiś pałac,
jakieś palmy, proszę sobie wyobrazić, jaki kunszt mistrzowie brukselscy prezentowali. Stelaże wykonywane albo z szylkretu, albo z tak zwanego szylkretu blond. Pojawiają się też i właściwie moda trwa do lat 70. XIX wieku, znowu wachlarze z piór. Te pióra jakby były przez, no jak właściwie od, producenci odeszli od ich używania wieku, pod koniec wieku XVI, w wieku XVII, tak właściwie pióra nie były zbyt, wachlarze z piór nie były zbyt modne. Wiek XIX to są pióra, wachlarze z piór, są to na ogół pióra strusie, białe, czarne, ale często również farbowane, na przykład na kolor różowy. I wtedy jakby wachlarzem komplementarnym, tak jak mówiłam, o ile dla pań dojrzałych, dla kobiet zamężnych były wachlarze z piór, o tyle właśnie dla panienek były te wachlarze segmentowe, taki niebieski wachlarz z wyciętymi piórami stawty, który Państwo oglądali na początku. To jest właśnie połowa XIX wieku, to jest taki okres od około 1850 do 1870. W latach 70. pojawiają się też takie wachlarze z kości słoniowej. I tutaj, choć zwykle no, centrum wytwarzania wachlarzy i jakby najlepsze produkty pochodziły z Paryża, tutaj dla odmiany kunsztem zaczynają odznaczać się producenci wiedeńscy, a później również niemieccy, berlińscy. Tu Państwo widzą właśnie taki wachlarz płytkowy z pięknie rzeźbionymi piórami okładzinowymi, z takim łańcuszkiem, tutaj nawet koluszko jest wykonane z kości słoniowej. Oczywiście one były dość ciężkie i one miały też dodatkową funkcję, pełniły funkcję karnetów balowych. No jak wiadomo, no, bal nie mógł się obyć bez zapisów na tańce. I tancerze wpisywali swoją kolejność właśnie na tych płytkach z kości słoniowej. Było to zmywalne, więc taki wachlarz można było oczywiście oczyścić po balu. Ale również pojawiały się takie maleństwa. To jest typowy karnecik balowy. Też w formie wachlarzyka. Tutaj Państwo widzą, z tym, że jest to, były to dla odmiany przedmioty maleńkie, były to przedmioty no, 8-7-centymetrowe. Pióro okładzinowe były różne, z masy perłowej, tutaj właśnie cyzelowany taki filigranowy pióro okładzinowe, dołączony był do tego rysik, tak jak widać. I tutaj na płyteczkach z masy perłowej też można się było wpisać. Tu jest łańcuszek, tu jest lornion. A często było koluszko, które po prostu umożliwiało dopięcie takiego karnecika do szatlen. Co jeszcze należy, o czym jeszcze należy w kontekście XIX wieku wspomnieć? Wiek XIX to jest triumfalny powrót wachlarza kolistego, niespotykanego właściwie już od epoki nowożytnej. Pojawia się już w epoce napoleońskiej i powolutku, powolutku zdobywa rynek. Tutaj właśnie Państwo widzą no taką redakcję mniej więcej, inną redakcję tego przedmiotu, który leży tu na stole. Tutaj akurat jest z lusterkiem, ale widać, że jest ten sam mechanizm. Jest ten taki dzyndzel, za który się pociąga, żeby otworzyć. Jest ten pomponik, który powoduje składanie. Bardzo często popularne we Włoszech, ale również w okresie Empiru w Rosji pojawiają się właśnie takie wachlarze składane, koliste. I cóż jeszcze? I tutaj mają Państwo też dwa obiekty, które są wachlarzami nie do życia salonowego, że tak powiem, nie do życia balowego. Są to wachlarze kominkowe. Drodzy Państwo, w wieku XIX występują wachlarze kominkowe, które służyły kobietom nie do tego, żeby zadawać szyku na balu, tylko służyły do tego, żeby się, jak się siedzi przy kominku, osłaniać lico przed żarem kominka. No bo, no niestety, źródła ognia były otwarte,
No to psuło cerę, kobiety bardzo o to dbały, no takie stowarzystwa. Tutaj mamy akurat dwa angielskie wachlarze, bardzo wytworne, z kości słoniowej, z aksamitu, naszywane najprawdopodobniej z preparowaną łuską rybią. To jest taka tajemnica, z panią konserwatorką rozmawiałam, ona też dokładnie nie wie, ale tak przypuszczamy, że przez analogię gdzieś znalazłyśmy w katalogu torebkę tak naszywaną, więc sądzimy, że to jest właśnie coś rybiego, że to jest przedmiot właśnie naszywany łuską rybią. I proszę spojrzeć, te wachlarze kominkowe często tworzyły pary. One są komplementarne, prawda? Były, no można powiedzieć, dla sióstr, dla matki i córki, dla dwóch kobiet w tym samym domu, prawda? One często były oparte na kominku, na tej półce nad kominkiem i można było z nich skorzystać. One mają dekorację pasującą do siebie, ale proszę zwrócić uwagę, nie taką samą. Są w pewnym sensie uzupełniające się, są bliźniacze, ale nie identyczne. O czym jeszcze warto wspomnieć, że w latach 70. XIX wieku wachlarz kolisty, często taki ekranik, przejściowo pojawił się na salonach. A historia tego jest taka, że w roku 1873 bądź 4, nie pamiętam już niestety dokładnie, urządzono w Wiedniu wystawę. I na tej wielkiej wystawę światową, na której w pawilonie brazylijskim zaprezentowano wachlarze z ekraniki. Wachlarze kominkowe, one były wykonane z piór, ozdobione ptaszkami, ozdobione piórami, wykonane miały z piór kwiaty. One się bardzo spodobały, one zrobiły furorę, można powiedzieć. I w latach 70. nastąpił boom na takie właśnie wachlarze ekraniki, które pojawiły się na salonach. I właściwie do 1880 roku te wachlarze są modne. Kobiety, oprócz wachlarzy składanych, noszą takie wachlarze koliste. Mało tego, można było je samodzielnie wykonać. Można było kupić składniki, można było na przykład kupić czysty wachlarz ekran, i na naciągniętym płótnie, na naciągniętym podkładzie z piórek skomponować samodzielnie jakąś kompozycję. No taki przykład, jeśli będą Państwo kiedyś mieli okazję oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie kolekcję, znajduje się jeden wachlarz brazylijski właśnie z wypchanym ptaszkiem. Niesłychana rzadkość. No ale przychodzą... Moda na wachlarze koliste mija około 1880 roku. One oczywiście nadal funkcjonują, tak jak ten zielony tutaj, ale nie są już krzykiem mody. No ten akurat jest pewnie włoski, we Włoszech jakoś dłużej ta moda trwała. Lata 80. i 90. XIX wieku to jest przede wszystkim niesłychana rozmaitość wachlarzy. Wachlarze wytwarza się praktycznie ze wszystkiego. Tutaj mamy drewniany wachlarz płytkowy. Malowane są przez wybitnych malarzy. W Polsce to są Juliusz i Wojciech Kosakowie, Kazimierz Pochwalski, Franciszek Kostrzewski. Oczywiście w Europie Zachodniej są to również wybitni twórcy. Często bywają też takie wachlarze, na których na przykład malarze robią sobie wachlarze, które są prezentem. I na przykład otrzymuje ktoś wachlarz z wpisami i malunkami od bardzo wielu artystów. Tutaj mamy taki z rynku antykwarycznego sprzed paru lat. Wówczas wachlarze, tak jak powiedziałam, wytwarza się z bardzo różnorodnych materiałów, więc to jest i kość, i masa perłowa. Pojawiają się masy plastyczne. Wytwarza się wachlarze z aksamitu, z szyfonu, z tafty, z organdyny, mocno przezroczyste, ikry z pokrycia nieprzezroczystego. Pojawia się haft, pojawia się wypalanie, są malowane gwaszem, są malowane olejem, woskiem. Właściwie rozmaitość technik niespotykana do tej pory. I co jeszcze? Takim datującym elementem dla wachlarzy z tego okresu jest wielkość. Drodzy Państwo, to są wachlarze bardzo duże. No tutaj, jak Państwo widzą, ten nie największy w końcu. On jest no, pewnie lata 90. XIX wieku.
Jest, no mówię, największy, ale nie największy. Wachlarze z tego okresu do 1900 roku potrafią osiągać nawet 70 cm rozpiętości. Często bywają też wachlarze pamiątkowe, gdzie na przykład uwiecznia się zespół danego teatru i pełniące rodzaje takiego tableau. I rzeczywiście cały zespół jest na takim ogromnym wachlarzu uwieczniony. Często właśnie jeszcze każda fotografia podpisana. Także no, jeśli zobaczymy wachlarz taki duży, to najprawdopodobniej jest z tego ostatniego dwudziestolecia XIX wieku. Cóż jeszcze można powiedzieć? Tutaj Państwo widzą, jak właściwie widoczna jest już maszynowość, jak widoczny jest przemysłowy charakter wytwórczości. Już ten stelaż, no on, jest to wachlarz bardzo piękny, ale jak porównamy sobie z XVIII-wiecznymi, on jest dużo grubszy. To koluszko nie jest już takie wyszukane. Koronka też jest już fabryczna. Aczkolwiek jedwabna. Mówię, no jest to rzecz dość elegancka. Ale mówię, no to już jest nie to. I co jeszcze, że wachlarze z tego okresu tworzą prawie pełne półkole. A zdarza się tak, że właściwie czasem to półkole jest nawet nieco pełniejsze niż pełne. Czyli tak jak się rozkłada, ma się wrażenie, że ono nawet więcej niż 180 stopni ma.